Kolejne wejście z jachtu Arkun. Zobaczcie, jest bardzo fajnie, widzicie, jesteśmy przy stoliku. Rozmawiam właśnie z głównym mechanikiem tej jednostki. Mógłby pan powiedzieć parę słów o tej jednostce, no i oczywiście się przedstawić. Moje imię to jest Piotr, nazwisko Licał. Pływam na jednostce Arkun, jestem tutaj jako motorzysta, mechanik. Jednostka to jest typowy jacht z dwoma silnikami o mocy 300. Każdy silnik ma moc około 300 koni, czyli dwa silniki 600 koni. Jest to jednostka typowo klasyczna, turystyczna. O długości około 14 metrów. Szerokości 4 metrów. Także sportowa jednostka łowcza. Jakby tak ostro szyber tutaj dał czadu, to ile jest w stanie knotów wycisnąć z niej? No, gdyby dałem dobrej prędkości, przy takim stanie może około 15-16 węzłów, nie? Dałoby radę. Taki standardowy rejs, bo tutaj wypływamy o 7, wracamy gdzieś tam też koło powiedzmy 7, czyli tam 10-12 godzin płyniemy. Ile schodzi ropy na taki rejs? To jest trudno określić, zależy na jak daleko, na jakie łowisko płyniemy, nie? Jaki jest przelot, w dryfie wiadomo, silniki mniej palą ekonomiczniej. To jest kwestia wyliczenia ilu godzin, nie? No trudno mi to tak określić, ale liczmy tak około 200 litrów powinniśmy się mieścić do 210. Tak z pana praktyki, może nie tutaj na Arkunie, ale czy zdarzają się po prostu jakieś awarie kutrów, że trzeba jeden drugiego musi podholować, czy coś takiego, tak typowo na morzu z wędkarzami? To akurat w naszym przypadku nie, no staramy się mieć dobrą jednostkę, ale zdarzają się. No wiadomo, że są to części mechaniczne, które ulegają awarii, nie, ale z reguły po prostu trzeba o to dbać, żeby się nic nie stało, nie? Jak najmniej takich rzeczy. No, pływamy zawsze w grupach, także teraz też płyniemy w dużej grupie jednostek i to nawet jakby coś się stało, to jest nas po prostu tyle na morzu, że bez problemu ktoś zaraz podpłynie. Mam taką nadzieję. Nie, no tak, tak. Nie ma takiej opcji, że ktoś by nie pomógł, wiadomo. Asekuracja w razie czego musi być i jest to związane też z odpowiedzialnością, nie? Także nie ma takiej opcji. Dzisiaj no, mamy bardzo fajną pogodę, w zasadzie bez fal. A ta jednostka, jak ona radzi sobie z falami? Do 5 skali Beauforta daje radę po prostu pływać? Czy to już jest na tyle ją buja, że no, to wędkowanie staje się udręką? Prawda jest taka, że po prostu staramy się chodzić w morze tak, żeby ludzie, jak to się mówi, nałowili. No nie staramy się w sztormach chodzić, nie? No jeżeli trafi się jakieś tam przewiew, jak to się mówi, troszkę ten... Tak, jest dzielna jednostka, dosyć w miarę się tak utrzyma, nie? No tak jak mówię, 5 w skali Beauforta daje radę utrzymywać jednostkę spokojnie. Parę słów o tym zapleczu, które tutaj macie dla wędkarzy, jakby pan mógł powiedzieć. To tutaj, co tu mamy w kajutach, jak to wygląda u góry? Oczywiście zabezpieczenie. No, są pasy ratunkowe, odpowiednia ilość na tyle, ile jest ludzi. Dwie tratwy, które mamy, tak samo na odpowiednią ilość ludzi zabezpieczające. Są kombinezony, także zabezpieczenie i pirotechniczne jest, wiadomo, łączność i tak dalej, pława, boja. Wszystko jest. A tutaj w środku, tak już mówię, tak stricte socjalnie, jak to wygląda, bo widzę, że lodówka, w zasadzie wszystko jest. No to typowy jacht, że można sobie wypłynąć na pełne morze i spędzić cały urlop na tej jednostce. A ile tutaj wędkarzy się mieści tak komfortowo, żeby mogli się schować na przykład przed deszczem? Wszyscy się zmieszczą? Tak, wszyscy się zmieszczą, bo po prostu jest duży socjal, jest też na dziobie, gdzie można usiąść, no tak jak ogólnie widać tutaj na tej jednostce, nie, jest miejsca, żeby się wszyscy pochowali i nie ma problemu. No zabieramy tam 15 osób, 16, także nie ma żadnego problemu z tym. Z nowym rokiem troszeczkę się pozmieniało, dużo podwyżek weszło, no i tutaj też pewne raporty, tak jak tutaj mam raport z połowów rekreacyjnych, troszeczkę biurokracji więcej. Mógłby pan powiedzieć parę słów, o co w tym chodzi i co, jakie zmiany po prostu są z nowym rokiem? Są zmiany w ten sposób, że musimy przeprowadzać raport połowowy z danego dnia, odstawiać to do inspektora rybołówstwa morskiego i wpisujemy tam po prostu, na jakim danym podobszarze jesteśmy, prawdopodobnie w jakim miejscu, i piszemy ilość sztuk złowionych przez
wędkarzy, nie? Limit w tym momencie został zniesiony, wymiar ochronny został utrzymany dalej 38 cm, nie? Czyli po prostu ile mamy wędkarzy, szacujemy dane tam sztuki, nie? I odpowiednio wpisujemy do tego raportu, zdajemy to do inspektora rybołówstwa morskiego. Czyli reasumując, 7 sztuk dorsza już nie trzeba się stricte trzymać tej siódemki magicznej. Po prostu wędkarz, ile da radę złowić, tyle łowi, a na koniec spisujecie to po prostu w raporcie. Tak. Ale dalej wymiar ochronny istnieje. Nie? Znalazłem, wiecie, taki kubeczek. Pokażę wam go. O. Bursztynowy dorsz. Rozumiem, że to jakieś zawody, tak? Są. Mamy tutaj holownik Neptun, kapitan Wiśniewski, WA65 i Arkun. Parę słów o tym. To są jakieś zawody? Tak, to organizuje właściciel. Dla, jak to się mówi, te trzy jednostki chodzą, organizuje to pan Leszek Wiśniewski, są to zawody pod jego patronatem bursztynowego dorsza, nie?